Dzisiaj już godzina taka popołudniowa, grubo popołudniowa, już jest troszeczkę ciemno, ale jeden z kolegów prosił mnie pod ostatnim filmem o informację, jak jest zbudowany mój wlot. Więc tak, już kiedyś to poruszałem, ale postaram się w takim dużym skrócie dzisiaj opowiedzieć, jak można sobie zrobić wlot w gołębniku strychowym. Myślę, że wam się to może przydać. Mam jakieś tam doświadczenia swoje i oczywiście jakbym robił kolejny, to jeszcze bym coś tutaj pozmieniał. Ale dobra, wracając do tematu, w dużym skrócie. Musicie sobie upatrzyć oczywiście odpowiednie miejsce na wlot. Odpowiednio rozplanować. Jeżeli chodzi o dachówki, to ja sobie wymierzyłem tak, żeby mniej więcej wymiar, szerokość tego wlotu pokrywała się z dachówkami, żeby ich tam zbędnie trzeba było docinać. Tak samo jeżeli chodzi o blachę, chociaż nie wiem czy, no ale trafia się też blacha na gołębniku, no to dobrze było się wpasować w arkusz też, żeby prosto było to można było wyciąć. Wyliczyłem sobie, u mnie to zależy od kąta padania tego dachu, no ale takie minimum się udało osiągnąć, tutaj te 25 cm, żeby te ptaki mogły sobie wchodzić, więc tą środkową łatę wyciąłem na odpowiednią szerokość. Na dolnej łacie spoczywa, można powiedzieć, główna deska, czyli wlot, który się kończy aż tam hen daleko, i tutaj jest balkonik też w środku. Docelowo druga łata jest dobita do krokwi tutaj, oczywiście w taki sposób, żeby nawet nie poziom, tylko zrobiłem sobie delikatnie wyżej w środku, żeby ta woda ewentualna, która się będzie skapywać na ten wlot, żeby skapywała normalnie na okapnik tam i spływała po dachu. W moim przypadku jest jeszcze nałożona na czele, mimo że to jest sklejka wodoodporna, jest nałożona blacha w kolorze pomarańczowym, bo kiedyś tam wyczytałem, że kolor pomarańczowy jest najlepiej rozróżniany przez gołębie, więc na tle takiej szarej betonówki u mnie on się fajnie odróżnia, i gołębie oczywiście jak się przyzwyczają chodzić po tej blasze, to powinny fajnie lądować, ale w moim przypadku nie lądują z racji tego, że widzicie, przesadziłem z dachem, a w sumie mogę go jeszcze skrócić, no ale w tym roku już nie będę tego robił, po prostu jest on praktycznie może z 10 cm jest luzu do tej blachy, będę musiał go skrócić, bo te gołębie wtedy tego nie widzą, nie są w stanie lądować i one po prostu wchodzą u mnie bokiem i to jest straszna lipa, więc musicie zrobić sobie maksymalnie jak najkrótszy daszek i żeby wam ten balkonik wystawał sporo. Blachę zrobiłem sobie okucia, no zrobiłem, zleciłem u dekarza, który zajmuje się tam kryciem dachów, i to jest na wymiar, tacy dekarze tam wyginają, tam oni mają fajne gintarki, więc wyginają to idealnie tak, żeby było pod wymiar zrobione, i wkrętami do blachy jest po prostu przykręcony, przykręcona ta blacha razem z lotem. Później zostaje kwestia wlotu. Widzicie, mam tutaj wlot klawiszowy, tradycyjny, na ramce. Tą ramkę mam przykręcaną, bo myślałem, że będę raz odkręcał, raz zamykał, ale jak już przykręciłem, tak już mam parę lat. No i szybki podwójne na frezie. Podwójne jak w babcinym kredensie, czyli tam można rozsuwać jedną na lewą, drugą na prawą, wtedy mamy zamknięte. Lub tam prawa, no to tu jest akurat wylot. Stosuję go tylko teraz, żeby po prostu roczne gołębie się przyzwyczaiły do wlotu, bo później wiadomo, są wypuszczane przez wolierę. I tutaj tylko tak naprawdę są klawisze otwarte. Ale na wiosnę mam otwarte raz tu, raz tu. Wada. Wiadomo, w tych szczelinkach zbiera się kurz, ciężko się to otwiera. Może tutaj zrobię jakiś wywiert, żeby przy przesuwaniu szybki się coś tutaj, żeby się tutaj kruszyło to i wysypywało. Dodam tylko jeszcze, że mój kolega robił sobie ostatnio taki wlot i on z kolei zamontował, ja mu to tak jak widzicie doinwestowane, wręcz jak okno zrobione, ale nie ma takiej potrzeby. Wystarczy kupić sobie taką listewkę,
3 cm na przykład na 3 i które mają frez tam na szerokość 5 mm około, tak żeby wam sklejka weszła. I on sobie po prostu przykręcił jedną listewkę tu na dole, drugą tu u góry i też ma elegancki przesuwany. Wychodzi sporo taniej, a funkcję swoją spełnia. Później to był mój pierwszy wlot, który robiłem. Tutaj zrobiłem troszeczkę szerszy i wyższy, także mam dwie łaty, można powiedzieć, wycięte. I wtedy, o, tutaj jest jedna, druga, ale system działania jest ten sam, tylko jeszcze dodatkowo tutaj zastosowałem po bokach taką taśmę dekarską, można sobie kupić, chyba one są 10-metrowe, coś takiego, jest to taśma, są w kolorach dachu. Jest to taśma taka bitumiczna, taki można powiedzieć lepik. Nie trzeba tego nagrzewać specjalnie. Fajnie się układa, można sobie pod kątem puścić jedną część na wlot, drugą część na dach. I to izoluje po prostu tutaj, żeby się woda nie wlewała do środka. Na samym początku to tam troszeczkę odstaje, ale jak się trafi taka cieplejsza pogoda, słońce ostro przyjaży, to ona się fajnie ułoży. No i też jak nie ma takich szczelin, to też te gryzonie się, drapieżniki, jak nie widzą takich szczelin, to też jakby tak nie próbują też dobierać do tego, jak jest ta luka, o ta jak tutaj widzicie. Zrobiłem sobie, żeby tu było więcej nawiewu i tak dalej, ale będę musiał się temu bardziej przyglądnąć, bo może mi się tutaj jakieś dziadostwo wdrapać i może być później z tym no problem. Przychodzi się do gemnika, tak jak koledzy dodają filmik na Facebooku, przychodzi się do gemnika, tu leżą gołąbki załatwione, więc będę musiał troszeczkę tutaj u siebie to poprawić. Mam co prawda takie pieski, znaczy już teraz jeden zbój, i one fajnie pilnują mi tutaj w nocy, żeby się nie zakradały te gryzonie różne, no ale mimo wszystko trzeba uważać. Koledzy i koleżanki, kończę. Postaram się teraz jakby trochę więcej tych filmów kręcić. Też jestem troszeczkę częściej w gemniku, może częściej nie, ale staram się tak gospodarować czasem. Teraz jest dzień dłuższy, że o, jak widzicie dzisiaj troszeczkę tutaj młode sobie przeglądnąłem wstępnie, więc spędzam troszeczkę więcej tego czasu, o ile go mam, to spędzam więcej go w gębniku, więc postaram się coś więcej kręcić o przygotowaniach do sezonu. No i zobaczymy, jak wejdziemy też ten sezon. Mam nadzieję, że lepiej niż w tamtym roku. Ogólnie jestem zadowolony, ale o, jak widzicie, zmartwień w gębniku wiele. Na tą chwilę widać tutaj taki luźny kał, ale ja się tym nie przejmuję, bo ogólnie gołębie fajnie mi trenują na oblotach. A podejrzewam, że to jest kwestia tutaj w tym przypadku MM-ek, bo wykluły się młode. Pierwsze takie karmienia, o, wispuminy, nie wispuminy, dokładnie to jest zamiennik wispuminów, o którym też w jednym z filmów opowiadałem. Ale przy takim właśnie dawkowaniu gritów pojawia się takie lanie. No. Dobrze, rozgadałem się, jak zwykle zresztą. Ale chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby jak najwięcej informacji wam przekazywać. Póki co, trzymajcie się serdecznie, ciepło i do usłyszenia. Cześć!